You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. Jesteśmy już w Krakowie. Co mieliśmy pozałatwiać, to pozałatwiliśmy. Resztę jutro z rana. A teraz idziemy sobie na stary rynek. I właśnie weszliśmy do starego miasta. Tak mniej więcej to wygląda. Zresztą prawie wszyscy byli. Ale zawsze można coś nagrać. Zobaczymy, co tu ciekawego znajdziemy. I do zobaczenia za chwilkę. O, i wchodzimy sobie teraz już w stronę Bazyliki Mariackiej. Potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, i kafe bar. Jo, imię, nazwę. I tu jest mały rynek w Krakowie. Tak wygląda. A w jakiej, na Kazimierz, jaka cena by była mniej więcej? Państwa trzy osoby. I Bazylika Mariacka, a jeszcze tu nie widać dobrze. No, na Kazimierz. Właśnie rozmawialiśmy z panem za wschodniej granicy, który chciał mleksem nas przewieźć. Po granicach godziny czasu, taka wycieczka mleksem tutaj z małego rynku, no to jest zaraz tutaj przy Sukiennicach. Na Kazimierz Krakowski, zwiedzanie Kazimierza za 240 zł za trzy osoby, także uważam, że jest to nie jakaś tam wygórowana cena. No ale my na Kazimierz zaplanowaliśmy pójść sobie jutro, więc dzisiaj zwiedzimy sobie tutaj duży rynek krakowski, Bazylikę, no i popatrzymy, co tu się dzieje naokoło. Jesteśmy tutaj przy Sukiennicach, przy Bazylice Mariackiej. Właśnie Iwona poszła zakupić bilety. Idziemy do środka zobaczyć, bo bardzo ładne miejsce jest. Byliśmy w jednym miejscu z drugiej strony, ale tam jest wejście tylko i wyłącznie dla tych, którzy chcą się poświęcić chwilkę modlitwie. A tu jest miejsce dla tych, którzy chcą pozwiedzać, żeby im nie przeszkadzali. I teraz zobaczymy, co tam w środku. Uda nam się nagrać, bo widziałem, że ludzie tam normalnie nagrywałem, zdjęcie robię, więc jest to taka strefa, gdzie można sobie spokojnie nagrywać i zdjęcie robić. No, jest to niesamowite. Na pewno nie oddaję tego film. Ale zobaczysz, jak są wykonane te obrazy. I ta cała sztukateria to naprawdę robi wrażenie. Teraz się przejedziemy bryczką po Krakowie, właśnie o taką, na Kazimierz, Wawel i Mury Krakowskie. To będzie nas kosztowało drobne 650 zł. Tutaj wsiadamy. A, pan idzie. A co ty masz tutaj? To takie rzeźby, tak zwane maszkarony. I to są przedstawione w karkotalny sposób wizerunki ówczesnych radnych miejskich. To teraz powinni robić.
Oh,
Poniatowski, Warszawa. No i skończyło się dla nich źle, ponieważ jak i Stanisław Leszczyński, jak i Stanisław August Poniatowski stracili korony i zostały im odebrane przed ich śmiercią. Jednak ta Warszawa im nie służy. 2 Teraz właśnie wjeżdżamy w centrum Kazimierza na ulicę Szeroką, gdzie tutaj znajduje się tak zwana Stara Synagoga, która jest najstarszą synagogą w Europie Środkowej. Obecnie to jest muzeum. Mamy takie właśnie knajpki w stylu żydowskim, gdzie można wsadzić żydowskiej muzyki, gdzie jest jeśli koszerne jedzenie. Co? Nie serdecznie. Można rozpoznać, że panie to są Żydów. I z tego względu, że one noszą peruki. Tak, tak zwani, jest kilka odmów, iść hasydzi. Właśnie, albo jak kobieta jest zamężna, ścinają włosy na zero i zakładają peruki, albo zakładają jakąś chustę na włosy. To zależy, większość sobie ścinają i noszą peruki. O, to dziwne. A to sobie to takiego widać, żydowskie nazwy: Wolbenstein, Rubenstein, Ariel, Buster. Tylko żydowskie takie. Tak, po przemianach ustrojowym dzieci chcą powracać tych Żydów, którzy przeżyli i zaczęli obrazek te żydowskie. A tutaj znajduje nam się, ja cały czas działam. A tutaj za tym murem znajduje się stary cmentarz żydowski. I właśnie u Żydów jest tak, że nie zapala się z niczy, tylko w ramach przyjścia, że się pamiętało, kładzie się kamienie na Medzywie. No i gdzie właśnie, akurat to są hasydzi. Może go też rozpoznać po tym, że ma... Też można.
when you need my voice. I'm here when you need my voice. When you